Dzień dobry, dzieci. Dziś mam dla Was historię o strączku grochu i o tym, co przytrafiło się jego mieszkańcom. 5 ziarnek grochu, Hans Christian Andersen. Było sobie 5 ziarnek grochu w jednym strączku. Wszystkie były zielone i strączek był zielony. Myślały więc, że cały świat jest zielony. Było to całkiem zrozumiałe. Strączek rósł i ziarnka groszku rosły. Mimo, że było coraz ciaśniej w ich mieszkanku, jakoś sobie radziły i siedziały rzędem jedno przy drugim. Słońce świeciło i ogrzewało strączek, deszcz go spłukiwał. Było ciepło i dobrze, jasno w dzień i ciemno w nocy, tak jak być powinno. Ziarnka groszku stawały się coraz większe i coraz więcej myślały, bo czymś trzeba się przecież zająć. Czyż zawsze mamy tu tkwić? Pytały. Stwardniejemy od tego długiego siedzenia. Wydaje nam się, że tam na dworze coś się dzieje. Mamy jakieś przeczucia. Upłynęły tygodnie. Ziarnka groszku zrobiły się żółte i strączek także pożółkł. Cały świat żółknie, mówiły. I miały słuszność. Nagle poczuły silny wstrząs. Zerwano strączek. Dostał się w ludzkie ręce wraz z wieloma pełnymi strąkami i znalazł się w kieszeni kurtki. Teraz już nam wkrótce otworzą, powiedziały i czekały na tę chwilę. Chciałbym teraz wiedzieć, który z nas zajdzie najdalej, powiedział najmniejszy groszek. Zaraz się to okaże. Niech stanie się, co się ma stać, oświadczył największy. Trach! I wszystkie 5 groszków potoczyło się w jasnym blasku słońca. Leżały w dziecięcej dłoni. Pewien chłopczyk trzymał je i mówił, że byłyby to doskonałe naboje do jego pracy. Zaraz potem jeden z groszków dostał się do pracy i został wystrzelony. Teraz lecę w daleki świat. Niech mnie schwyta, kto potrafi, krzyknął groszek i poleciał. A ja lecę prosto do słońca, powiedziało drugie ziarnko groszku. Słońce to wspaniały strąg, w sam raz odpowiedni dla mnie. I poleciało. Gdziekolwiek się dostaniemy, będziemy sobie spały, powiedziały następne dwa ziarnka. Ale mimo to potoczmy się trochę. I rzeczywiście potoczyły się naprzód po podłodze. Wkrótce włożono je jednak do pracy. My zajdziemy najdalej, krzyknęły. Niech się stanie, co ma się stać, powiedziało ostatnie ziarnko i wystrzeliło w powietrze. Poleciało na starą deskę pod okno na poddaszu. Wpadło do szpary wypchanej mchem i miękką ziemią. Mech otulił je. Leżało tam zapomniane, ale Bóg o nim nie zapomniał. Niech się stanie, co ma się stać, powiedział. W maleńkim pokoiku na tym poddaszu mieszkała biedna kobieta, która ciężko pracowała. Chodziła po domach i czyściła piece, rąbała drewno. Miała dużo sił i była chętna do pracy, ale mimo to była wciąż w biedzie. W domu, w małej izdebce na poddaszu, zostawiała swą jedyną niedorosłą córeczkę, delikatną i wątłą. Dziewczynka przez cały rok leżała w łóżku i zdawało się, że nie może ani żyć, ani umrzeć. Pójdzie do swojej siostrzyczki, mówiła kobieta. Miałam dwoje dzieci, było mi ciężko pracować na dwoje, ale Bóg podzielił się ze mną i jedno zabrał do siebie. Teraz chciałabym bardzo zatrzymać sobie drugie, ale Bóg nie chce, aby dzieci były rozłączone, więc ta także odchodzi do siostrzyczki. Ale chora dziewczynka nie odeszła. Leżała cierpliwie i spokojnie przez cały dzień, gdy matka wychodziła, aby coś zarobić. Była wiosna. Niekiedy matka wczesnym rankiem szła do pracy, a słońce tak pięknie świeciło przez okienko i promienie padały na podłogę pokoiku, chora dziewczynka wpatrzyła się w najbliższą szybkę. Co to jest to zielone, co wygląda zza szyby i porusza się na wietrze? Matka podeszła do okna i uchyliła je. Ach, powiedziała, to mały groszek, który wypuścił zielone listki. W jaki sposób mogło się to ziarnko dostać do szpary?
Masz teraz mały ogródek, na który możesz sobie patrzeć. Przysunięto łóżko chorej bliżej okna, aby dziewczynka mogła patrzeć na kiełkujący groch, a matka poszła do pracy. Mamo, wydaje mi się, że wyzdrowieję, powiedziała dziewczynka wieczorem. Słońce grzało mnie dzisiaj tak mocno, groszek przyjął się tak dobrze i ja na pewno także wyzdrowieję. Wstanę i wyjdę na słońce. Daj Boże, powiedziała matka, chociaż nie wierzyła, aby się to mogło stać. Kijkiem podparła kiełkujący groch, który obudził tyle radosnych myśli w dziewczynce. Nie chciała, aby go wiatr połamał. Koniec nitki przywiązała do parapetu okna i do górnej części ramy, aby pędy groszku miały się na czym oprzeć i piąć, strzelając w górę. Widać było, jak groszek rozwijał się z każdym dniem. Doprawdy ma pączki, powiedziała pewnego ranka kobieta i zaświtała jej nadzieja, że mała, chora dziewczynka wyzdrowieje. Uprzytomniła sobie, że w ostatnich czasach mała ożywiła się. Więcej mówiła, a w ciągu ostatnich dni sama siadała na łóżku i błyszczącymi oczami patrzała na maleńki ogródek, który składał się z jednego, jedynego ziarnka grochu. W tydzień później chora dziewczynka po raz pierwszy wstała na godzinę z łóżka. Uszczęśliwiona siedziała w promieniach ciepłego słońca. Okno było otwarte, a przed oknem rósł w pełnym rozkwicie czerwono-biały kwiatek groszku. Dziewczynka pochyliła główkę i pocałowała ostrożnie delikatne płatki. Dzień ten był prawdziwym świętem. Pan Bóg sam posadził to ziarnko i pozwolił rozkwitnąć roślince, aby dodać nadziei Tobie, moje drogie dziecko. I mnie, powiedziała uszczęśliwiona matka i uśmiechnęła się do kwiatka jak do dobrego anioła zesłanego przez Boga. A co stało się z innymi ziarnkami? To, które poleciało w daleki świat, wołając: niech mnie schwyta, kto potrafi, wpadło do rynny na dachu i dostało się do gołębnika. Leżało tak jak Jonasz w brzuchu wieloryba. Dwa leniwe ziarnka zostały pożarte przez gołębia. Przynajmniej na coś się przydały. Ale czwarte ziarnko, to, które chciało dostać się do słońca, wpadło do rynsztoka. Leżało tygodnie w stojącej wodzie i pęczniało. Utyłem porządnie, powiedział groszek. Pękam. Dalej nie może zajść i nie zaszło chyba żadne ziarnko grochu. Jestem najniezwyklejsze ze wszystkich pięciu ziarnek w strączku. A rynsztok podzielił to zdanie. Przy oknie w pokoiku na poddaszu stała dziewczynka z błyszczącymi oczami, zdrowymi, rumianymi policzkami i patrzyła na kwiatek grochu i dziękowała za nie Panu Bogu. A ja jednak upieram się przy moim ziarnku, powiedział rynsztok. Bajka się skończyła. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do usłyszenia wkrótce.